Dobry wieczór Państwu, witam raz jeszcze w audycji Ocaleni. Twarzą w twarz dziś zasiadłem z Robertem Rutkowskim, postacią znaną z mediów, ale przede wszystkim znaną z heroicznej pracy nad ratowaniem tych, którzy ratunku wymagają. Witam Panie Robercie bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Cieszę się z naszego spotkania, bo wiedziałem, że Pan jak mało kto i pana historia rymuje się z tym, co próbujemy tutaj we wtorkowe wieczory przywoływać, czyli z owym ocaleniem. Czuje się pan człowiekiem ocalonym? Ocalanym? Tak, to bliższe. To ładnie powiedziane. To, bo tak się zawahałem nad tym, jakby już czasem jakby skończonym, więc proces trwa nieustannie i tylko jakby też ocalanie jest związane z czymś, z czego ja chyba najbardziej jestem szczęśliwy, że nie z samego ocalenia i jakby, co by wynikało z faktu pokonania czegoś, stawienia czoła czemuś, czy wygraniu z czymś tam, bardziej mi się kojarzy z doświadczaniem, że jestem bez wątpienia ocalonym, używając tego słowa, i ocalanym, co mi się bardzo ten termin podoba, ponieważ ten mogę doświadczać cały czas czegoś, co jest niezwykle pasjonujące, mianowicie zwykłego, nudnego, szarego życia. Szarego, czyli swojego tak, po prostu. Tak, dokładnie. Dobrze dokładnie jest być swoje... w swoim życiu, ale zanim pan znalazł się w swoim życiu, to był pan trochę nieswój w tym życiu. Co to spowodowało, że wszedł pan nagle, no tak naprawdę w piwniczne izby własnej psychiki, dokonał wyborów grożących śmiercią? Otwarcie niektórych drzwi niekoniecznie musi być bezpieczne, a również przyjemne. Oczywiście to taka tajemnica nas nęci, jak w gatunkach typu horror. Tam na strychu są takie drzwi, których nie wolno ci otwierać, więc nie rób tego, bo możesz mieć kłopoty. No nie ma nic jakby lepszego, żeby się zachęcić, szczególnie jak człowiek ma jeszcze nieukształtowaną do końca świadomość i kształtującą dalej korę przedczołową się do 25 roku życia, to podkreślam, a ja wtedy przecież miałem 18 lat, gdy otworzyłem te skrzypiące wrota... Do horroru. Do horroru, tak, do horroru. Aczkolwiek to horrorem długo nie było. To przecież się oglądało, jak to wstęp do horrorów jest. To miła historyjka, taka niewinna, fajna, coś tam się dzieje. Dziecko śpiewa na huśtawce. Ale groza wisi w powietrzu. Ale tło jest takie właśnie dosyć charakterystyczne. Odpowiadając na to pytanie, mogę powiedzieć, ostatnio mnie, rozmawiając z pewnym dziennikarzem pewnego tytułu na temat tej książki, bardzo mi się spodobało to, jak ujął ten dziennikarz pytanie, jak również pewnego stwierdzenia dokonał. Mówi, no bo tam, panie Robercie, w tej książce pan pisze o tych rysach, o tym pęknięciu w rodzinie i tak dalej. I tak trochę pan, no, między wierszami wybrzmiało, że pan trochę przynudza. Ale pan tak naprawdę był idiotą. Pan po prostu był durniem. I ja w pierwszej chwili budzi się w człowieku taki impuls, żeby się bronić. Żeby się bronić. Ale ja się jakby nie bardzo chciałem bronić, znaczy potraktowałem to jako taką swoistą prowokację bardzo inteligentnego zresztą dziennikarza, który chciał mnie sprowokować do jakiegoś pogłębienia tego wątku, niż iść po schemacie, miałeś chłopie jakieś pęknięcia w rodzinie i od razu się pojawiły narkotyki. Ja rzeczywiście, przyglądając się swojej historii, mogę użyć takiego porównania do teraźniejszości, bo żyję w rzeczywistości takiej, w której sam uczestniczę. Jestem tym wykładowcą, który bazuje na wiedzy. Czyli moim orężem jest wiedza. Odwoływanie się do różnej tam strategii, prawda, statystyk, jakichś tam opracowań, naukowych badań amerykańskich przeważnie. Oraz doświadczenie. Ewentualnie doświadczenie. Ale generalnie jakby jest zamówienie nie na moje doświadczenie, tylko jest zamówienie na jakąś tam moją wiedzę. Proszę przyjść i powiedzieć im, jakie narkotyki są strasznie złe i niebezpieczne. I no przychodzi... Tak, ale pan tego nie jest w stanie rozerwać jednego od drugiego. Przez te wszystkie lata moich doświadczeń po tej stronie barykady, jako ten mądrala w gabinecie, nauczyłem się jednej rzeczy, że wiedza jest czynnikiem koniecznym do zmiany.
ale niewystarczającym jak w logice. Że jest jeszcze ten element właśnie taki dodatkowy, że sama wiedza, choćby nie wiem jak potężna, mhm. jak trafiona, gdyby ona chroniła, gdyby ona rzeczywiście mogła uratować, to by wiele istnień nie zakończyło żywota. I nie byłoby tych dziesiątek, tysięcy historii ludzi, którzy po raz 20 idą na terapię. I to bardzo wykształconych. I to, ja mam przed oczami mojego przyjaciela lekarza, który w latach 90, pod koniec lat 90. Będąc takim trochę ówczesnym moim, takim wprowadzającym w ten świat nauki, takiego mhm. sensu stricto nauki dotyczącej pracy mózgu. Ja się go pytałem, bo ja byłem wcześniej Hyde'em, a dopiero później zostałem Jekyllem i tak jakby odwrotnie u mnie to wszystko następowało. I ja sobie zadałem pytanie, dlaczego? Mhm. No, co się stało z facetem, który był koszykarzem, był szczęśliwy, miał udane życie, tak mi się wydawało. Rzucał za 3, a nagle był mniej niż 0, czyli zaczął wchodzić w świat heroiny. Najgorszego po prostu paskudztwa, które uwodzi i zabija. Zakochał się pan w niej? Od pierwszego razu. To była mhm. miłość od pierwszego wejrzenia. I to zmieniło całe moje późniejsze życie. Mhm. Ten pierwszy kontakt z tą piękną, egzotyczną dziewczyną. Co najpierw zabrała? Bo to była kosztowna miłość. Miłość zauroczenia. Najpierw zabrała sport, mhm. który był moim życiem. Z takich konkretnych rzeczy. I konsternacja. Ale jak to? No bo lubiłem grać. Przecież narkomanem się nie jest 24 godziny na dobę. Znaczy, przynajmniej tak się człowiekowi wydaje. Tak się w każdym razie nie pozycjonuje narkoman. Jest na początku tego procesu taki moment, kiedy człowiek otwiera ten sklepik z tymi trupimi akcesoriami na od-do. Prawda? Mhm, że pozostała część dnia to szkoła, studia, dziewczyny, zabawa, koncerty, Miles Davis, Warszawa, 83 rok, pan mhm. Robert w anturażu miłośnika jazzu. Akwarium dokładnie. Mhm. Klub Czarnego Książka, byłem członkiem, tam żeśmy się spotykali, pili kole dla 12. Był ten cały anturaż takiego fajnego życia nastolatka, tylko że ten sklepik trupi był otwierany tam między godziną 18 a 21. Udawałem, że na chwilę wychodzę, żegnałem się, że muszę wracać do domu, a ja szedłem właśnie w tę otchłań. Czyli to nie było od razu, także to 2 lata mniej więcej trwało. Znaczy mi się wtedy wydawało, że czyli można... dało się dzielić życie pomiędzy... Dawało się, aczkolwiek straty były nieuchronne. No, człowiek grubasem też się nie staje po zjedzeniu jednej czekoladki, bum, od razu jestem grubasem. To jest proces, ten proces destrukcji jest... I kiedy się pan zorientował, że to nie pan żyje, tylko żyje ona? Kiedy straciłem sport i później zacząłem tracić powoli inny fundament, jakim była szkoła. Znaczy, zaczęło do mnie docierać, że nie wyrabiam. Nie jestem w stanie się normalnie uczyć. Że głupieje? Dosłownym tego słowa znaczeniu, ponieważ nie mogę przyswajać wiedzy. Zresztą akurat byłem w szkole, której nienawidziłem, więc to... Łatwiej było. Łatwiej było, aczkolwiek komunikat był istotny, że coś ze mną jest nie w porządku. Znaczy ja... To jest zadziwiające, że człowiek wtedy nie szuka jeszcze winy w tym, co robi, tylko w systemie. No Robert Rutkowski jest dziś naszym przewodnikiem po ocaleniu. Taka książka, Oswoić narkomana, warto zerknąć po nią, bo to no, takie szczere wyznanie człowieka, który dziś pomaga, a wcześniej wył o pomoc. Był i wył. O tym. Tak, był i wył. Panie Robercie, cieszę się, że jesteśmy w radiowej jedynce i że możemy rozmawiać o ocaleniu pana osobistym, bo no, naprawdę tak bez uwodzenia właśnie wprowadził nas pan w świat heroiny. Zakładam, że większość słuchaczy nie spróbowało i nie spróbuje, całe szczęście. Ale to jest taki narkotyk, o którym często się słyszy, że to jest droga w jedną stronę i właściwie wychodzą tylko najsilniejsi, albo najbardziej zdeterminowani, albo ci, którzy szybko poczuli ból. Jesteśmy w takim momencie, kiedy pan jeszcze bólu nie czuje, a jeżeli już, to ten ból odpycha od siebie i mówi, że to świat psuje to wszystko, co mogło być takie piękne z tą Heleną. Tak, tak. To jest proces klasyczny. No tutaj jakby to się niczym nie różni. Wyparcie. Mechanizm wyparcia, iluzji, zaprzeczeń i to wszystko. Ta cała terminologia się uruchamia. Znana z różnego rodzaju szkoleń, wykładów. Niektórzy mówią zakochany w śmiertelnym wroku. To jest takie właśnie rozdarcie. I coś, przed czym uciekamy,
czyli tym nudnym, szarym światem zakłamania, zdrady. No bo to tak naprawdę książka jest o samotności. To jest książka o samotności wtedy, kiedy ona się nie powinna pojawić. No bo czyż może być zawodnik reprezentacji Polski samotnym człowiekiem, człowiek, który ma dużo przyjaciół, tak mi się wtedy wydawało, sukces, ma pozornie pełną rodzinę, chodzi do szkoły, no to gdzie ta jest samotność? Znaczy wtedy się, była to konfrontacja ze zdradą. Pierwsze zdrady się pojawiły, na przykład niewierność ojca, która, pamiętam, mną tąpnęła. Znaczy poczułem lęk. Wtedy poczułem lęk przed bytem. Znaczy przed... Że coś tak pewnego jak ojciec. Coś pęka. Znaczy wtedy jakby moje poczucie bezpieczeństwa legło w gruzy. Pamiętam dokładnie te emocje, gdy miałem te 9-10 lat, jak jakieś kobiety się zaczęły pojawiać, jakieś awantury w domu, płacząca matka. Takie obrazy się pamięta i ja bardzo kochałem ojca, a jednocześnie zacząłem go nienawidzieć, więc to jest dla mężczyzny dorastającego problem potworny. I później kolejna zdrada w klubie, kiedy dorastając, mając burzę hormonów, zakochując się, opuszczając jeden, drugi, trzeci, czwarty trening, mówię trenerowi o prawdziwej przyczynie tej mojej nieobecności, po czym trener zamiast mnie wysłuchać i tak po ojcowsku poklepać, wesprzeć, opowiada wszystko starszym kolegom z drużyny, po czym moja wrażliwość zostaje po prostu obśmiana w szatni. Więc ale nosi pan w sobie tę krzywdę nadal? Skoro o niej mówię, to pewnie tak, bo nie istnieje coś takiego, co w psychoterapii jest bardzo często używane, żeby nawet nadużywane, jak przepracować coś. Przepracować, czyli co, wyłączyć, wykastrować, można tak zrobić. Wybaczyć. Tak, znaczy to jest fundament. Znaczy ja powiem w ten sposób, że jeżeli potrafimy jakieś wydarzenia uczynić takimi w naszej głowie, żeby one już nie wpływały na naszą teraźniejszość, to rzeczywiście można spróbować się wtedy posiłkować tym terminem przepracować. Tu jest w ogóle wybaczenie jakby najistotniejsze, no bo jak można chcieć wybaczać, oczekiwać wybaczenia od kogoś, proszę mi wybaczyć, ja wybaczam tobie, jeżeli ja nie będę umiał wybaczyć samemu sobie. I jakby to jest z tym miałem największy problem, żeby wybaczyć sobie to, co robiłem. No, zresztą no pierwsza osoba na pewno, której trzeba zadośćuczynić, to ja. Tak. Tyle emocje, ta sfera duchowości de facto, ale przecież to ma również bardzo silne uwarunkowania w psychologii. No ale wspomniał pan o dwóch zdradach, bardzo istotnych, i to takich męskich zdradach, bo to trener, no ten ojciec to już trener, w ogóle trudno bardziej, ale no, zorientował się pan, że ta, która miała pocieszyć, też jest absolutną zdradą. Za wcześnie. Nie? Za wcześnie. Jeszcze nie, no więc ten horror trwał u mnie, można powiedzieć, 2 lata. Ja 2 lata... Codziennie? Dwa lata nie. Znaczy, przez 2 lata to było tak zwane, nomen omen, uwaga, bo to termin jest kuriozalny, sportowe branie. Znaczy to w ogóle też naprawdę pokazuje do jakiejś absurdalnej terminologii ludzie uzależnieni się potrafią... Nie, ale pan jako sportowiec to pewnie tak mógł to traktować, tym bardziej, że ciało długo się broniło, bo było w dobrym stanie. Właśnie. 2 lata pracowałem na to, żeby się pojawił tak zwany głód fizyczny. On długo się nie pojawiał, co przy heroinie jest kuriozalne, ponieważ przy heroinie naprawdę on bardzo szybko się pojawia, po paru tygodniach. No, żeby nie powiedzieć, że już tęsknota się pojawia po tym pierwszym razie. No. Ja mówiąc o tej substancji, nie mogę pomijać faktu, jakie ona wywołuje uniesienia i odloty, jaką przyjemność daje, no bo to jest fala endorfin, to jest rozkosz, to jest kwintesencja rozkoszy. Natomiast często mi zarzucają, że ja z taką emfazą o tej heroinie mówię, natomiast ja mówię tak, no ale co, ja nie będę kłamał. Jeżeli to rzeczywiście jest tak, jak ja to opisuję, czy mówię, to powinno wręcz wzbudzić niepokój. Bo to zachęci tylko kogoś, kto ma w sobie zero pokory, zero dystansu do samego siebie. Jeżeli ktoś... Kiedy ostatnio wziął pan heroinę, a kiedy ostatnio nie brał jakikolwiek narkotyk? Wie pan, co powiem? Bo u pana była odwrotna sytuacja. Nie od małych do dużych, tylko od dużych do tych mniejszych. Wie pan, ja naprawdę, nie kokietując, powiem, że nie pamiętam. Co o tyle jest istotne u osób uzależnionych, że przeważnie się pamięta swój ostatni raz. Znaczy ja już po prostu przestałem... Albo dzień trzeźwości pierwszy. Przestałem liczyć... No tak, to jest dobry przyczynek do tego, żeby rozwinąć wątek abstynencji i trzeźwości. Tak, zupełnie dwa różne terminy. Zupełnie dwa różne terminy, czego ja doświadczyłem bardzo długo, ponieważ mi się wydawało, że ja będę w abstynencji,
jestem trzeźwy, natomiast dalej byłem niesiony na fali poszukiwania szczęścia poza sobą, czyli kiedy już nie było narkotyków. Będąc precyzyjnym, ja oczywiście też gdzieś tam sięgałem do pamięci i heroina była ostatni raz w 3 listopada, koncert Pata Metheny w sali kongresowej. Byłem bardzo rozpoczony, że nie mogłem być. I to był, a 4 byłem już na detoksie, na oddziale detoksykacyjnym i to był 85 rok. Natomiast później, od tego 85 roku do początku lat 90. miałem ten czas, kiedy można powiedzieć, że lądowałem bez lamp wskazujących tor lądowania. I bez spadochronu. Ale kto był tym magnesem? Co było tym magnesem, którego w ogóle postanowił pan lądować? Bo przecież można było lecieć. Wydawało mi się, że można podzielić coś, co często w gabinecie słyszę, podział na substancje legalne i nielegalne. No, złapałem się. Czyli wódę. Tak, znaczy to alkohol i tak zwane coś, co oczywiście wypowiadam, ale to jest termin kompletnie nieodpowiedni, tak zwane miękkie narkotyki. Czyli jakby miękkie, czyli można sobie na miękko czasami próbować. Nie można. Oczywiście, że nie można. Znaczy nie da się, bo można, tylko że się nie da. Znaczy, to też jakby zależy, no, jest wiele ludzi, którzy to robią. I być może uda im się przez całe swoje życie, natomiast nigdy nie doświadczą tego, jakby to życie wyglądało, gdyby byli trzeźwi, prawda? Gdyby byli sobą. Gdyby byli sobą. Bardzo się cieszę, że to padło, bo kiedy tutaj zasiadaliśmy, to zaproponowałem panu kawę, a pan powiedział, że nie chce zmieniać swojego stanu percepcji, bo zastanowiło mnie to i ta trzecia kawa, która dziś za mną, pewnie jakoś tam zmienia. Cieszę się z każdego z państwa, dzisiejszych słuchaczy. Mam nadzieję, że wielu z was nic dzisiaj nie zmieniało w sobie w sposób sztuczny. Za chwileczkę ostatnia już niestety odsłona rozmowy z Robertem Rutkowskim, psychoterapeutą, niegdyś świetnym koszykarzem. Gra pan jeszcze czasem? Jasne. To jest kochanka na całe życie, ta miłość taka w środku, która tkwi, bo się kojarzy z przyjemnością, z przyjemnością, która nie jest przyjemnością, która kaleczy naszych bliskich. Świetnie. Zaraz wracamy. Dziś w cyklu Ocalenie jest z nami Robert Rutkowski. Myślę, że dla wielu państwa nie jest to osoba obca, ponieważ wielokrotnie pana można usłyszeć, jak pomaga pan zrozumieć proces uzależnienia, powody, dla którego z nich wychodzimy, a nawet pytają pana o sens życia. To też zapytam, bo to w śniadaniowych telewizjach nawet pan odpowiada, jaki jest sens życia. Zna pan odpowiedź na to? Wie pan co, znaczy odpowiedź jest tak zadziwiająco prosta, że aż może to rodzić niepokój i konsternację trzeba by na pewno, jest to prawda. To się zawiera w jednym słowie, uczciwość. Uczciwość. Pod każdym względem. Względem siebie, drugiego. Na wszystkie możliwe obszary życia. Kiedy jest pan uczciwy? Gdybym był takim kryształowym, to bym nie znajdował powodu, żeby raz na jakiś czas przyklęknąć do swojego spowiednika i w konfesjonale nie powiedzieć swoich grzechów, co czynię z wielką przyjemnością. Coś zmienia? Oczyszcza. Oczyszcza. Ja mam, oprócz tego, że jestem człowiekiem wierzącym i korzystam z sakramentu właśnie tego pokuty. I pojednania. Więc też mam swojego superwizora, który jest moim takim zawodowym spowiednikiem, któremu opowiadam różne swoje wątpliwości, dylematy, niedoskonałości, dzielę się z nim swoimi słabościami w sferze zawodowej. Gdzieś tam, ja powiem szczerze, że jak, no, miło było tu przyjść i posłuchać, jak pan z taką naprawdę miłą nutą i bardzo fajnie pan mnie przedstawiał, ale to tak zawsze we mnie wzbudza taki troszeczkę dystans do samego siebie. I ja chyba nigdy się nie nauczę jakoś tak bez emocji słuchać takich miłych komplementów na swój temat. Ale ma pan świadomość, że pomaga ludziom. Mam świadomość też swoich zasobów. Znaczy tego się uczyłem w pracy, w swojej terapii. No przecież ja jestem też, raz moja terapia wtedy, kiedy wychodziłem na światło dzienne, tak to nazwę. I druga terapia, którą jakby też odbywałem, chcąc pomagać innym ludziom. Czyli skonfrontowałem się, znaczy pozwolono mi skonfrontować się ze swoimi tymi ciemnymi miejscami w moim życiu, których no nie można rozjaśnić raz i dobrze do końca życia. Ale zgadza się pan z tym, że zanim zacznę dłubać w przeszłości, zadośćuczyniać, jakkolwiek by tego nie nazywać, to mam zadbać o moją teraźniejszość, o jakość mojej teraźniejszości. Czy umie pan to robić dzisiaj, żeby ta teraźniejszość to tu i teraz
było no, jakoś wolne, mimo tych wszystkich ograniczeń, które za sobą ciągniemy ze sprawą naszych wyborów wcześniejszych. To mi nadaje sens życia, to, że ja się bardzo koncentruję na teraźniejszości. Mhm. To jest ten paradoks zmiany. No, tutaj oczywiście można polecić autorytetem, Carl Rogers, paradoks zmiany. Żeby przejść z przeszłości do przeszłości, no nie możemy ominąć teraźniejszości i zaakceptowania siebie takimi, jakimi jesteśmy. Tyle teoria. Praktyka to jest, na wczoraj nie mamy wpływu. Mhm. Na jutro jeszcze nie, ale mamy wpływ na to, co będziemy robić dzisiaj. No przecież to fenomenalne narzędzie, które się w moim gabinecie pojawia i jest, no, podejrzewam, że na każdym meetingu AA, czy AN, czy AH, czy wszystkich innych naszych kompulsji na świecie, to jest ten program 24 godziny. Bądź szczęśliwy dzisiaj. Jeżeli... A jak nie zdajesz rady 24, to chociaż na godzinę. No mój rekordzista, że pan o tym wspomniał, skoro już w tym miejscu jesteśmy, mój rekordzista podzielił sobie program 24 godziny na 3-minutowe kawałeczki. Uzbierał 15 minut, 5 sekwencji. W 5 razy był zwycięzcą. Bo osiągnął cel realny. Mózg usłyszał, ojej, jestem zwycięzcą. Pokonałem 3 minuty. Kolejne 3. Jak przyszła ta 5. sekwencja, natychmiast sprintem uciekł z tego miejsca, w którym się znalazł, a brakowało mu naprawdę bardzo niewiele, żeby z powrotem wrócić do obsesji. Czyli działa. Działa. Jeśli przychodzi do pana ktoś, kto założył 700 masek, szuka pomocy, ale w ogóle nie wie, kim jest, to jak pan się dobiera do tego wnętrza? Jak pan mówi, chłopie, ale kim ty jesteś? Stawia pan to pytanie? Zawsze jakby to też tam w tej książce się pojawia. Dziękuję za to zaufanie, które mnie ten człowiek obdarzył. I to nie jest kurtuazja, której się nauczyłem. Ja naprawdę dziękuję gdzieś tam z głębokiego poczucia wysiłku, świadomości wysiłku, jaki musiał ten człowiek wykonać, bo ja sam go kiedyś zrobiłem. I wiem, że to nie jest łatwe. To jest długa podróż, a często pierwszym krokiem jest nie pojawienie się u mnie w gabinecie. To jest bardzo często podjęcie decyzji, że podzielę się z innym człowiekiem. To nie musi być terapeuta. To nie musi być ktoś profesjonalnie przygotowany. To może być obcy człowiek na ulicy, kiedy czasami podchodzi ktoś i mówi coś nam pozornie błahego, a może się okazywać, że na przykład on jest przed decyzją, żeby zakończyć swoje życie. Ja uważnie słucham ludzi, staram się bardzo uważnie słuchać ludzi, bo między wierszami się kryje bardzo, bardzo wiele informacji. I dbałość o mnie jest również w tych kategoriach, że ja najbardziej staram się dbać o samego siebie. Czy myśli pan czasem o sobie, już niestety kończymy powoli nasze spotkanie, jako narkomanie ciągle, czy to już jest przeszłość? Pan, bo tytuł jest Oswoić narkomana, wiem, że to pochodzi o pana. Tak. W sobie, czy to jest ktoś obcy, czy w ogóle już go nie ma? Ja mam tutaj pewną taką, taką refleksję, że każdy z nas ma tego narkomana i on będzie do końca życia, tylko że u niektórych tych, że bo świat się nie dzieli na narkomanów i nienarkomanów, dlatego że każdy z nas ma jakąś taką potrzebę doświadczania pewnego rodzaju uniesień. Tylko, że my czasami sięgamy po złe narzędzia. Zwykle chyba. No, zwykle, ale są też ludzie, którzy nie mają świadomości tego, że upadli, bo są w anturażu akceptowanych pewnych zachowań, które nie są... Choćby pracoholizmu, o którym rozmawialiśmy. Choćby właśnie pracoholizmu, czy jakichś tam innych... No, stać mnie, no to sobie gram w kasynie, prawda? To, że moja żona ma lęk w tym czasie i się boi, co się w tym czasie dzieje, już mnie nie interesuje, bo jakby karmię z tego swojego wewnętrznego narkomana. Kolejna narzeczona, jakie to fajne. U takich osób jak ja, mówię za siebie, nawet gdyby się pojawiła jakaś propozycja, nikt się nie dowie, to we mnie już nie ma ciekawości. Co by się mogło wydarzyć? We mnie jest ciekawość, nie wiem, stoku narciarskiego w Trysil, 200 kilometrów nad Oslo. We mnie jest ciekawość pojeżdżenia sobie za 2 tygodnie, będę to robił na Mazurach motorkiem enduro. Za chwilę będę... Zahaczyć o Suwalszczyznę, to najpiękniejszy kawałek Polski. Zresztą ja tak naprawdę przestałem już wyjeżdżać poza zawodowymi sprawami za granicę turystyczną. Czyli na NBA nie, w finale pan nie był? Nie, nie jeżdżę aż tak daleko. Szkoda mi czasu na samolot 12 godzin, powiem szczerze. Ostatnie pytanie. Za co najbardziej jest pan dziś wdzięczny?
że doświadczyłem tego, co napisał właśnie Liam Polski w książce Leczenie uzależnionego umysłu. Doświadczyłem czegoś, jak przeczytałem ten wers wiele dekad temu, nie rozumiałem, o czym on pisze. On napisał, będę ci towarzyszył w szukaniu czegoś, czego potrzebujesz najbardziej. A ja mówię, Boże, co ten człowiek ma czelność myśleć, wiedzieć, że on... Skąd on może wiedzieć? Ale jak przeczytałem po dwukropku te dwa następne słowa, to ja zastygłem. Bo te dwa słowa brzmią spokoju umysłu. Ja wtedy nie znałem czegoś, co się nazywa spokojem umysłu, a w tej chwili jestem wdzięczny za to, że będąc ocalanym cały czas, mogę rozkoszować się, rozsmakowywać się w spokoju umysłu. I życiem w ogóle. O spokój umysłu i spokój ducha, apelując do siebie samego, życzę go też państwu i naszemu gościowi, którym był dziś Robert Rutkowski. Terapeuta, człowiek o niezmiernie barwnym życiu, które wierzę, jest dziś szczęśliwe. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Jestem szczęśliwy.